Cześć, witajcie ponownie. Moi drodzy, taka sprawa, taka zajawka. Na pewno czytając posty na grupach, na forach internetowych odnośnie kotłów na pelet, dużo ludzi pyta, jaki kocioł wybrać, jaki najlepszy. Słuchajcie, chcę kupić kocioł, ale musi on być najlepszy, bezobsługowy. Bezobsługowy, jak te słowo mi się bardzo podoba, jaki to jest taki chwyt marketingowy, bezobsługowy. I tam ludzie piszą, prawda, wymieniają. A to slimko, a to rakoczy, prawda. Taki, owaki. Kotły malina też są, bardzo fajne kotły, prawda. No i wtedy pojawia się on, ten wspaniały dystrybutor. Pan, który poleca kotły marki, jeszcze dodam kotły w cenie pompy ciepła. Dzisiaj patrzałem cenę tych kotłów, zaraz podam ich nazwę, ale pewnie wiecie. No 25 tysięcy trzeba położyć na stół. 25 to jest takie, wiesz, takie minimum, prawda? Jak już tam miałby coś mieć, coś lepszego, coś fajnego. No to 30 koła musisz liczyć, 30 tysięcy na kocioł, prawda? Też taka blacha jak tutaj przypuszczam. W środku może trochę inne bebechy, ale dobra, nieważne, zaraz sobie powiemy. Oczywiście chodzi o Biowina Windhager, prawda? Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale kotły, no premium, jak to zawsze komentują osoby, które sprzedają. Zajmują się dystrybucją tych kotłów. Windhager. Kotły premium, absolutnie bezobsługowe. To magiczne słowo bezobsługowe bardzo mi się podoba. Ja śmiem twierdzić, że to co widzicie teraz, czyli tego stwora zielonego, jest to Sazbio Compact 12 kW. Nie boję się powiedzieć, że on również jest bezobsługowy. Oczywiście cena adekwatnie niższa do tamtego kotła marki Windhager Premium. Ja będę go nazywał Premium, czyli coś z wyższej półki. I dzisiaj spróbuję sobie, bo już nie daje mi to spokoju naprawdę, porównać te dwa kotły. Czyli Sasa z Windhagerem i naprawdę warto byłoby na końcu zadać sobie pytanie, czy jest sens wydawać 30 tysięcy złotych na bezobsługowy kocioł. Czy to ma sens? Dobra, może tak na szybko. Co robimy w jednym i w drugim kotle? Sazbio Compact. Zasobnik na pelet. Trzeba ten pelet tam sypać. Nie ma innej opcji. Wsypujemy pelet. Trzeba się pomęczyć trochę, te worki dźwigać ciężkie. 15 kg to nie jest tak hop-siup. Wsypujemy do góry. Kocioł marki Premium, Windhager, prawda? Również trzeba wsypać pelet. No to jest, prawda? No nie oszukujmy się. Nie wsypiesz, nie zasypiesz paliwa, nie będzie to działać. Przypominam, kocioł bezobsługowy. Ta nazwa będzie tutaj dzisiaj wielokrotnie wymieniana z mojej strony i odmieniana na wszystkie, prawda, sposoby. Ok, czyli można powiedzieć, tu wsypujemy, tam wsypujemy. Kolejna sprawa. Przed chwilą czytałem na temat kotła Windhager, o czyszczeniu tego kotła, ponieważ on ma tam w sobie niby różne jakieś mechanizmy, że on się czyści sam, że tych spieków tam nie ma na palniku i ok. Tu też ponoć jest przed rozpaleniem, ten palnik się oczyszcza, prawda? Te spieki są wyrzucane do popielnika. No i jest pięknie. W tamtym również. I często jest mówione, że nie trzeba go czyścić. No, oczywiście mówię o tamtym kotle marki Premium. Moim zdaniem jest to kompletna bzdura, ponieważ również producent zaleca co 14 dni czyszczenie popielnika. Czyli fizycznie trzeba się schylić, prawda? Otworzyć jakąś klapę, nie wiem jaką, nie mam tego kotła. Wyjąć pojemnik z tym popiołem i go wypierdzielić do kosza.
bezobsługowy kocioł, czyli jak na razie i w SAS-ie i w tamtym kotle robimy to samo. Czyli na razie jest super. Kolejna rzecz. Dodam, że ja również tutaj praktycznie nic nie robię. Co do ustawień, tamten kocioł, aha, i jeszcze jedno. Tutaj wsypujemy paliwo, prawda? Nic nie trzeba ważyć, bo w niektórych wiem, że trzeba jakąś wagę przeprowadzić, prawda? Coś tam, ile kilogramów waży. Ten pelet wpisujemy jakieś dane. Także tu tego nie ma. Wsypujesz paliwo, kocioł się odpala i jedzie dalej. I Winhager zapewnie ma podobnie. Tam jest jeszcze taki myk, że nic nie trzeba ustawiać. Wszystko się ustawia samo. Samo. Jak ja słyszę, że wszystko się ustawia samo, wszystko się robi samo i w ogóle samo, to już mi to daje wiele do życzenia. Nie wiem, nie widziałem nigdy tego kotła na oczy, więc od razu do tych, którzy mają i napiszą, faktycznie tak jest, chłopie, nie masz go, więc się nie wypowiadaj, powiem, że faktycznie tak pewnie jest. Jeżeli tak jest, to super. Jest tam jakiś algorytm, który wszystko steruje wszystkim sam. Rozpoznaje, jaki jest pelet, jakiej jakości, jaką dawkę potrzeba dać i ogólnie wszystko robi sam. To od razu dodam, że ja tutaj też nie ustawiałem tego wszystkiego. Wszystko przy ustawieniu tego kotła robił, prawda, instalator autoryzowany. I to on robił. Ja fizycznie nic tu nie grzebałem, nic nie ustawiałem. Czyli podobnie przypuszczam, w kotle Windhager też jest potrzebny serwisant, prawda? Przy pierwszym uruchomieniu. I naprawdę nie mówcie mi, że on tam nic nie klika, nie klepie, bo jakieś podstawowe dane pewnie musi wprowadzić. Jeżeli tak nie jest, to przepraszam za pomyłkę. Co dalej nie zmienia faktu, to dalej nie zmienia faktu, że ten kocioł również jest bezobsługowy. Bo tak jak kolega, który ma Windhagera, tak i ja, razem wsypujemy paliwo, razem go czyścimy. Także uważajcie tutaj, taki znowu chwyt marketingowy, że jego nie trzeba czyścić, coś tam. Często takie informacje się pojawiają. No sorry, jak go kupisz, również musisz dupsko schylić. I ten kocioł premium za 30 tysięcy wyczyścić. Popielnik, cyk, to samo co ja. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, prawda? I tutaj może plus dla tego kotła droższego, jak wygląda sytuacja z czyszczeniem go w środku, tam ze skrobaniem ścianek i w ogóle. Może nie trzeba tego robić, aczkolwiek, czy ten kocioł jest w stanie mechanicznie sam idealnie się wyczyścić? No, nie wiem. Ogólnie na YouTubie, w internecie, no mało jest informacji o tych kotłach. Przeważnie są one takie, wiecie, wprowadzone przez osoby, które sprzedają te kotły albo które montują te kotły. No i tam jest wszystko pokazane tak, że jak oglądasz, to sobie myślisz, o kurczaki, faktycznie, tu nic nie trzeba robić. No to ja od razu mówię, że tutaj też nic nie trzeba robić. W ustawieniach nic nie grzebie, no bo po co? Wszystko jest ustawione tak jak trzeba. Nawet w tym momencie, jak przyjdzie wiosna, lato, ja dalej nic nie muszę ustawiać. Żadnymi wajchami na zaworach nie muszę grzebać. Nic nie muszę przestawiać. Kocioł sam się przestawi, w sensie po prostu no jest sterownik pokojowy, już nie będzie grzał domu. Także dalej pozostaje mi tylko wsypywanie paliwa oraz nawet nie co 14 dni, ale co 3-4 tygodnie wyczyszczenie tego kotła. No A, jeszcze jedna sprawa. Naprawdę fajna. Tutaj w tym kotle jest wbudowany już ten internetowy cały pierdolnik, który sprawia, że kocioł łączy się z waszym smartfonem, z komputerem, możecie zdalnie nim sterować. Windhager oczywiście też to ma, no ale tam twardo podkreśla na stronach, że on to ma, gdzie inni no może tego nie mają, a jeśli nie mają, to trzeba to dokupić, prawda, za kilkaset złotych. Także tutaj już to jest
prawda, fabrycznie wbudowane, tak samo jak w kotle premium. Także widzicie, ten sprzęt naprawdę nie różni się bardzo od kotła Windhager, który kosztuje ponad 30 tysięcy. No i nie bójmy się użyć słowa, że on również jest bezobsługowy. Przypominam, wsypujemy pelet, w moim przypadku czyścimy i to wszystko. Oczywiście możesz se poklikać tam w sterowniku, jeżeli chcesz. Nie ma problemu. Nie klikam, nie grzebię, bo tak jak mówię, póki co wszystko fajnie działa. Co tu jeszcze można dodać? No dodać na koniec można jedno. Chcesz wydać 30 tysięcy ponad na kocioł, no to naprawdę grubo się zastanów, czy to ma sens. Czy to ma sens, bo jeżeli nawet wydasz 30 tysięcy na kocioł, a przyjdzie pan Rysiu z panem Staszkiem, panowie hydraulicy, którzy ostatnie dziesięciolecia montowali śmieciuchy i powiedzą ci, kolego sympatyczny, wspaniałą instalację tu ci zrobimy, ale instalację, która działała tylko na śmieciuchy, a nie ma nic wspólnego z instalacją na pelet, no to chłopie, jakiego byś nie miał kotła, to on nie ogarnie tematu i będziesz miał naprawdę duże problemy. Myślę, że to jest jasne i oczywiste. Podstawa, kocioł jaki by nie był, on będzie działać. Myślę, że teraz po okresie, kiedy mam tą instalację tutaj, którą widzicie, no jestem święcie przekonany, że to jest naprawdę złoty środek. Nie będziesz miał dobrze instalacji zrobionej, nie będzie działać kompletnie nic. Problemy z powrotem, a to nie dogrzewa sam siebie, nie dogrzewa podłogówki, grzejników, nie może osiągnąć zadanej temperatury. Pewnie wiecie, o co chodzi, jesteście w temacie. Czyli na koniec proste pytanie. Moim skromnym zdaniem, czy warto kupować kocioł z wyższej półki za 30-35 tysięcy? Przypomnę, kocioł w cenie no prawie pompy ciepła. Moim zdaniem nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. No chyba, że naprawdę mamy te pieniążki, lubimy te nowinki, prawda, techniczne. Tam jest w tym kotle super taki wielki wyświetlacz, prawie jak tablet, prawda, 8, może 10 cali. Fajny gadżet. Tylko no pytanie, czy to ma sens, czy to jest potrzebne. Wiem, że dużo ludzi ma inne kotły, niekoniecznie SAS, również są zadowoleni, również świetnie im to działa. No i świetnie. Tak to ma być. Tego się trzymajmy. Ja jestem ciekaw tylko, czy ktoś w komentarzach odezwie się i napisze coś fajnego o tym kotle Windhager, czy go ma, czy go użytkuje. Może się, prawda, na komentarze powalczymy. I ja również chętnie mu udowodnię, że kocioł Sasbio, tutaj kompakt również bezobsługowy. On wsypuje pelet, ja wsypuję pelet. On go również musi wyczyścić, ja go również muszę wyczyścić. On tam nic nie grzebie w ustawieniach. Ja również nic nie grzebię w ustawieniach. Ustawienia zostały raz ustawione i to nie przeze mnie, czyli ja tam nic nie grzebałem. Także pełna bezobsługowość. Tak to, moi drodzy, wygląda. Okej. To tak na szybko, na dzisiaj. To co? Trzymajcie się ciepło. Łapeczka w górę, jak się podobało. Ja już pomału wymyślam jakieś kolejne durne tematy, żeby było o czym mówić w te zimne dni. Zasubskrybuj kanał. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.